Życie każdego człowieka to jedna wielka misja. Tą misję zakończyła świętej pamięci Stanisława, którą pogrążeni w bólu i w zadumie dzisiaj żegnamy. Była kobietą o nadzwyczajnej pogodzie ducha, skromną, a zarazem pogodną i radosną. Za cel swojego życia, za misję, do której z uporem dążyła, obrała kierunek być rodzinną i rodzinie poświęcać całą siebie. Ale nie tylko. Kochała świat, kochała ludzi i wszystkie żywe stworzenia. Z tym większym bólem żegnamy Cię, Pani Stasiu, bo pozostawiasz nam ogromną pustkę po sobie. Pustkę, której nie da się nijak wypełnić. Byłaś oddanym przyjacielem. Nigdy nie narzekałaś. Nie pytałaś. Nikomu nie wadziłaś. Milczałaś, kiedy trzeba. Zapytana serdecznie poradziłaś. Misja życiowa naszej świętej pamięci Stanisławy dzisiaj się kończy. Ale nie skończy się nigdy po niej trwały ślad, bo pozostanie w naszej pamięci. Obecny będzie wówczas, gdy będziemy łamać się bożonarodzeniowym opłatkiem lub dzielić wielkanocnym jajkiem. Obecny będzie w modlitwach za jej duszę. Dzisiaj, kiedy nas bliska nam osoba opuszcza, obok bólu pozostaje zobowiązanie, kontynuowanie jej życiowej misji. Misji dobroci, pogody, radości, przyjaźni i miłości. Pani Stasiu, byłaś dokładnie taka w życiu i w pracy, jak wyglądałaś. Piękna, skromna i ciepła. Wszyscy tutaj dzisiaj coś Tobie zawdzięczamy. Dlatego twierdzę, że nie odeszłaś. Zmieniłaś tylko adres zamieszkania. Żegnamy Cię więc na chwilę świętej pamięci Stanisławo. Żegnamy Cię jako wzór kobiecości, szczerości i wielu innych ludzkich cnót.